omega-6 zmęczenie i stres z ashwagandą, rośliną wspierającą balans emocjonalny. No jak musisz, to musisz. Magne B6 zmęczenie i stres. Jesteśmy w debacie dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór. Tuż po tym, jak prezes Orlenu Daniel Obajtek został odpytany przez Bogdana Rymanowskiego w gościu wydarzeń. Moimi gośćmi są Artur Soboń, wiceminister finansów. Dobry wieczór panu. I Adam Szłapka, szef Nowoczesnej, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To króciutko fragment tego, co prezes Obajtek przed chwilą mówił widzom Polsatu i Polsat News. Nawiązuje do słów Donalda Tuska, który powiedział, że przez wiele miesięcy Prawo i Sprawiedliwość zawyżało ceny benzyny i okradało nas w ten sposób wyjątkowo bezczelnie. Czy Orlen nas okradał przez ostatnie tygodnie? Panie redaktorze, jeżeli mówimy o jakimkolwiek okradaniu, to rząd Donalda Tuska okradał Polaków, tolerując mafie paliwowe. W żadnym wypadku nie okradamy Polaków, stabilizujemy sytuację. Jesteśmy firmą, jesteśmy krajem, który ma jedne z najtańszych paliw w Europie. My nie jesteśmy samowystarczalni w produkcji paliw. 25% paliw jest importowanych z zewnątrz, więc nikt z podmiotów zewnętrznych nie kupi za granicą drożej, żeby w Polsce sprzedać taniej. Gdy byłyby ceny regulowane, to co chciała opozycja wprowadzić, ceny po 5 zł, to automatycznie nie wlałby się import do Polski, czyli byłby zakłócony tak zwany parytet importowy do Polski. Co za tym idzie, brakłoby nam cen na naszych stacjach. I teraz to właśnie do tego chciała doprowadzić opozycja. Czyli opozycja chciała, żeby paliwa były droższe. To mówi i prezes, i też rządzący powtarzają od iluś dni. Natomiast chciałabym pana jako speca od finansów zapytać o taką argumentację, którą też pan prezes Obajtek powtarzał. Mówił tak, ja notowałam w trakcie, kiedy trwał ten wywiad. Gdybyśmy obniżyli ceny, to musielibyśmy je podnieść i nie mógłbym komunikować, że utrzymuję ceny. Panie ministrze, no serio? Rzeczywiście zastanawiamy się dzisiaj nad łzami opozycji, która boleje nad tym, że ceny na stacjach paliw 1 stycznia... Nie, ale wróćmy do tego, co było wcześniej. To jest dość kuriozalne. Gdyby tak było, to by to było kuriozalne, ale ja pytam o coś innego. Prezes mówi tak, gdybyśmy obniżyli, to musielibyśmy podnieść, a ja nie mógłbym komunikować, że utrzymuję ceny. Panie ministrze, pan się zajmuje finansami. Proszę pana. Zagrożenia. Dwa zagrożenia, których dzięki odpowiedzialnej polityce Orlenu, między innymi oczywiście Orlenu, ale przede wszystkim koncernu Orlen, udało się uniknąć. Jedno to jest rzeczywiście to, o czym mówił pan prezes, czyli wariant węgierski. Sytuacja cen regulowanych albo ceny rażąco niższej niż w państwach sąsiadujących z Polską, która skończyła się na Węgrzech, jak wiemy, brakiem paliwa i skokowym wzrostem cen. Drugi wariant to panika, która powodowałaby to, co pamiętamy w jakimś zakresie z czasu wybuchu wojny, czyli agresji rosyjskiej na Ukrainie, czyli kolejki na stacjach paliw, bo gdyby Orlen nie zapowiedział, że ta cena będzie stabilnie utrzymywała się na tym samym poziomie, niezależnie od tego, iż Komisja Europejska zabroniła nam obniżonej do 8% stawki VAT na paliwo, wywołałoby to oczywiście niepokój ze strony Polaków, no bo chcieliby w końcówce roku zatankować taniej, skoro byłaby taka możliwość. No i oczywiście braki paliwa, kolejki na stacjach paliw i niepotrzebną panikę. Ale to by panikę. Były kolejki i by ludzie zatankowali na zapas. Pani redaktor prosiła, jeśli pani redaktor kibicuje scenariuszowi paniki, to oczywiście ja nie dołączam się do takiego... Nie, ja tylko mówię, że mieliśmy przy okazji wybuchu wojny... Pan Szłapka pewnie kibicuje, ja nie kibicuję. Nie, ja uważam, nie kibicuję, że odpowiedzialna polityka Orlenu sprawiła, że tego uniknęliśmy. Ja tylko mówię, że mieliśmy przy okazji wybuchu wojny przez tydzień kolejki na stacjach i po tygodniu one się rozbudowały i nie było kolejek na stacjach. Tylko, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której zdecydowanie lepiej
i rozsądniej i odpowiedzialniej jest unikać różnego rodzaju wybuchów paniki i gwałtownego, skokowego zakupu określonych dóbr, czy na przykład wyjmowania pieniędzy z bankomatu. Na tym polega odpowiedzialna polityka. Czyli odpowiedzialna polityka polega na tym, że utrzymuje się wysokie ceny, żeby zapobiec panice. Ceny w Polsce, czy... pani redaktor, żeśmy byli sprawiedliwi. No to właśnie 10 lat temu, w 2012 roku, 2022, 10 lat różnicy, ceny paliw w różnym okresie kształtowały się różnie, ale wzrosły pokazywał te tabele pan, 15%. Pan Daniel Obajtek, nasze wynagrodzenia, pani redaktor, nasze wynagrodzenia wzrosły przez ten czas dwukrotnie. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż w czasach, kiedy rządzili nasi poprzednicy. Pan powiedział, że odpowiedzialne jest utrzymywanie pewnych cen, które są i wysokie. Przy sytuacji, w której mamy wciąż słabego, jeśli mówimy o tym specu od finansów, to wytłumaczę, że na ceny paliw są nie tylko marże, bo one niczym nie odbiegają od innych, nie tylko koszty, które niczym nie odbiegają od innych, nie tylko podatki, które rzeczywiście w Polsce mieliśmy najniższe przez długi czas w Unii Europejskiej, ale także cena baryłki i ona dzisiaj obniżyła się do poziomu na rynkach hurtowych, który znamy sprzed wojny i złotego w relacji do dolara, który to złoty w ostatnim czasie stopniowo się wzmacnia, co daje przestrzeń do tego, aby ta cena paliwa była niższa. Pana kolegę ze studia w tym programie, jak pan to odbiera? Bo rzeczywiście jest tak, że można powiedzieć, nie mamy szoku cenowego. I teraz co było lepsze? To, że nie weszliśmy z szokiem cenowym w nowy rok? Czy to, że teraz już, no nie wiem, ludzie tak bardzo, no pewnie żałują tych wydanych pieniędzy, bo piszą, mocno są zdenerwowani, żeby było jasne. Natomiast no, wracam do tego tłumaczenia profesora Obajtka, że on komunikuje, że jest stabilnie. Więc mamy szereg bzdur, które padły i w poprzednim programie, i niestety także tutaj, i jeden przebłysk prawdy. Bzdurą na pewno jest to, że my pytamy, dlaczego teraz ceny nie wzrosły. Nie. My pytamy i jesteśmy tym oburzeni, i miliony Polaków są tym oburzeni, dlaczego przez ostatnie miesiące te ceny były tak wysokie. Skoro był niższy VAT, a te ceny były tak wysokie dlatego, że Orlen zarabiał miliardy na pieniądzach wydrenowanych z kieszeni Polaków, po to, żeby mieć bardzo duże zyski, na przykład po to, żeby realizować jakieś projekty polityczne, które ma, no, chce zrealizować prezes Obajtek na polecenie. A pan uważa tak, że to będą pieniądze, które będą przeznaczone na kampanię wyborczą? No, znaczy już jeden element tej kampanii mieliśmy. Bo pytany o te zyski prezes Obajtek powiedział, czy chcecie wprowadzić już nie komunizm, tylko marksizm, żeby zarabiać nie zarabiać. Przepraszam, 15 miliardów na inwestycje. Już jeden przebłysk absolutnie wykorzystywania tylko i wyłącznie politycznego Orlenu mieliśmy, kiedy Orlen kupił Polska Press. Absolutnie nie kalkulujący się w żaden sposób biznesowo przedsięwzięcie, tylko i wyłącznie politycznie. Dzisiaj jest działaczka w zasadzie Prawa i Sprawiedliwości, redaktorem naczelnym Polska Press, a Polska Press przestało być niezależnym medium, tylko jest medium partyjnym Prawa i Sprawiedliwości. Na to wydają Polacy pieniądze, płacąc więcej prezes za benzynę. Prezes mówi o inwestycjach, o ekologii, panie pośle, o rozwoju. I prezes też podejmuje decyzję o oddaniu Saudyńczykom za bezcen 30% rafinerii w Lotosie. Więc my dzisiaj nie pytamy o to, dlaczego ceny teraz nie wzrosły na stacjach benzynowych. Pytamy, dlaczego Polacy przepłacali ostatnie miesiące. Tym bardziej, przepłacali ile? Bo wczoraj pytałam Piotra Kuczyńskiego, analityka, i powiedział, że też przesadzacie z tymi wyliczeniami. Że to mogło trwać kilka tygodni, no nie, ale, i że trudno jest tak naprawdę wyliczyć. Jeżeli ile... ceny hurtowe na rynku paliw w Polsce, ceny Orlenu były najwyższe w Polsce. Jeżeli wiemy, kiedy został obniżony VAT, jeżeli wiemy, że jakby nie spadły te ceny, no to jakby to ktoś za to zapłacił, zapłacili za to Polacy. Od kilku miesięcy złotówka się, mimo że jest bardzo słaba faktycznie, i to jest jakby też efekt, no niestety, polityki Narodowego Banku Polskiego, ale złotówka się jednak umacniała. Ale przede wszystkim ceny baryłki ropy na rynkach światowych systematycznie od szoku, który był spowodowany wojną, rozpoczęciem wojny w lutym, jednak spadają i teraz są niższe niż przed wojną, a ceny paliw są cały czas wysokie. I jakby w tym steku bzdur, które powiedział pan prezes Obajtek, który bardzo nerwowo reaguje na wszelkiego rodzaju pytania nawet, jest jeden przebłysk prawdy.
I powiedział to wprost, zacytowała to pani redaktor. Gdyby te ceny były niższe wcześniej, to nie mógłby teraz komunikować, stabilności. Obniżce. Że utrzymuje, że, no znaczy, właśnie, nie mogłem czyli, komunikować, czyli, że utrzymuje ceny, czyli, ale kontynuował. Czyli o co tu chodziło? Powstałaby panika, nie, a więc zadbaliśmy o rynek. Tak tłumaczył to prezes Obajtek. Precyzyjnie wiemy, jak to działa. Planem politycznym było to, żeby zrobić konferencję prasową pewnie premiera Morawieckiego z prezesem Obajtkiem, pokazać, zobaczcie, ceny nie wzrastają, zapanowaliśmy nad tym. Ale prawda wyszła na jaw. Prawda jest taka, że wcześniej po prostu te ceny były sztucznie zawyżone, kosztem Polaków i Polacy to zrozumieli. Słusznie są bardzo, bardzo oburzeni tą całą sytuacją i wskazują na to, że ktoś jest temu winien i winny jest prezes Obajtek i no, politycznie Prawo i Sprawiedliwość. Pana ministra o to, bo czy pan ma takie poczucie, że te tłumaczenia trafiają do ludzi, do elektoratu, do Polaków? Tak naprawdę to jest elektorat wszystkich partii, bo wszyscy jeżdżą, korzystają z transportu, tankują na stacjach. I wie pan, jak mi ludzie piszą, i to jest mnóstwo takich komentarzy, dojenie na Orlenie, to ja mam takie poczucie, że nie czują się zaopiekowani w taki sposób, no, że ktoś zadbał o to, żeby oni nie panikowali na stacjach. Panie ministrze, dlaczego do ludzi to nie trafia? Złodziejstwo, to znaczy instytucjonalizowanie tej mafii paliwowej, tylko tym razem formalnie. Czy do ludzi to trafia, pana zdanie? Było wtedy, kiedy w naszym budżecie, jeśli mówimy o Ministerstwie Finansów i budżecie w tym budżecie, państwa, który ma teraz największą dziurę budżecie, od lat, tak? No nie, 2% PKB za rządów Platformy. Więcej wydajemy na obsługę długu niż na edukację. 64 miliony, a 234 miliardy są poza budżetem. Za waszych rządów nigdy... Jak mówicie razem, to widzowie mają problemy. Panie pośle, za waszych rządów nigdy to nie było mniej. Nigdy. Ani jednego dnia za waszych rządów to nie było mniej, a za naszych rządów przez wszystkie lata do czasu kryzysu jest więcej. Okej, Nowoczesna, rozumiem, dzisiaj wypiera się tego mariażu z Platformą, ale niech będzie. Dobra, no, za rządów Platformy, a nie Mikronowoczesnej. Rzeczywiście Mikronowoczesna w rządzie nigdy nie była i nie będzie. Czy do ludzi trafia takie tłumaczenie, że zadbaliśmy o to, żebyście się nie emocjonowali za bardzo cenami? To jest tak. Ja myślę, że do ludzi trafia jedno. Że jesteśmy tym rządem, który w okresie wyjątkowego kryzysu, czyli najpierw szoku covidowego, potem szoku surowcowego, potem szoku wojennego i tego targania gospodarką przez te wydarzenia zewnętrzne, pokazaliśmy, że stosujemy takie instrumenty, że pamiętamy o Polakach, to po pierwsze, o polskich przedsiębiorcach. Stosujemy takie instrumenty, które pozwalają, panie pośle, na przykład po COVID-zie, wyjść ze wzrostem gospodarczym już w 2021 roku 6,8. Rekordowy wzrost gospodarczy, szybkie odbicie gospodarki. Tak będzie i teraz. Po wyjściu z tego kryzysu mamy instrumenty, które stosujemy od samego początku, od dodatku osłonowego dla tych, którzy płacą za prąd, a mało zarabiają. Poprzez potem tarcze. Wreszcie dopłaty do ciepła, dopłaty do surowców, ciepło systemowe. To proszę powiedzieć, niskie taryfy, panie ministrze, dla odbiorców wrażliwych. Dlaczego w takim a na sam razie... koniec dnia zamrożenie cen prądu i gazu. To proszę powiedzieć, dlaczego w takim razie wraca stawka VAT-u na gaz 23%. Jest najwyższa w Unii Europejskiej. Mimo, że Komisja Europejska ustala tę stawkę, nie mogliśmy mieć zero, żeby było jasne, tak jak to wiemy, natomiast na poziomie minimalnym 5% to mogłaby się być. Też odnieść do I w zasadzie większość krajów Unii Europejskiej ma niższą stawkę. Przykłady: Słowenia 9,5%, Bułgaria, Estonia, Irlandia 9%, Niemcy, Luksemburg 7%, Austria, Belgia, Grecja 6%, a my 23%. Rozumiem, panie redaktor, będę musiał prosić o jednak odrobinkę dłuższą wypowiedź, bo muszę się do tego odnieść. Ale niestety udzielić krótkiego wykładu. Pierwsza rzecz jest taka, że w zakresie VAT-u mamy zharmonizowaną politykę europejską i państwa nie mają nieograniczonej swobody w stawkach podstawowych i stawkach obniżonych. To jest limit, który musi być przestrzegany w całej Europie. Natomiast pozycje mogą być różne w ramach tych stawek obniżonych. Polska jest wśród 5 państw, które w największym stopniu korzystają ze stawek obniżonych. To punkt pierwszy. Punkt ale drugi. Ale gaz są najwyższe w Europie. No jeśli nie, będę miał szansę wytłumaczyć. Kropka, no taka jest prawda. Nie, ale pytam o stawkę VAT-u na gaz. Pani redaktor, nie może, my jesteśmy, najwyższe w Europie. My jesteśmy nawet wśród tych państw, które mają
najwyższy przekroczony limit obniżonych stawek. Po drugie, efektywna stawka VAT dzięki temu w Polsce przekracza ledwie 16%, a nie wynosi 23%, tak jakby wydawało się ze stawki bazowej, bo taka wynosi, tak wychodzi średnia stawka VAT-u. Po trzecie, przedsiębiorcy, którzy to oglądają, się gotują po prostu, jak tego słuchają. Niech pan posłucha uważnie. Stawka VAT-u na gaz jest stawką, która była obniżona poniżej minimum unijnego, dlatego wróciła do stawki sprzed tarczy, bo myśmy poszli najdalej ze wszystkich państw europejskich, obniżając w trzech pozycjach paliwo, gaz i nawozy poniżej dyrektywy. I wreszcie ostatnia rzecz, to zamrożenie ceny prądu i gazu, czyli jeśli rodzina za prąd czy za gaz zapłaciłaby na przykład za prąd 2 plus 2 zamiast 3600, 1800 zł zapłaci w 2023 roku, to nie ma takiej stawki VAT i takiej obniżki, która byłaby bardziej korzystna. Po prostu myśmy rozwiązanie korzystne zastąpili bardziej korzystnym. Co więcej, dla tych, którzy są mniej sytuowani, w przypadku gazu mamy 70% cyk, taryfa w dół. Panie redaktor, i dla najsłabiej sytuowanych zerowy VAT w taki sposób, w jaki jest zgodny z Komisją Europejską. Ale myślę, że mimo wszystko widzą, jest trudno zrozumieć, dlaczego mają 20%, dlaczego mają większą korzyść niż... chociaż Hiszpanie i Portugalczycy mają 5%. Pani redaktor, jeszcze raz, dlaczego mają większą korzyść niż 15%? No, mają wielokrotnie większą korzyść niż obniżka VAT-u, która daje im korzyść... Moglibyśmy mieć zgodnie z regułami maksymalnie 23%. Mniej niż 23%? Jeszcze raz. Nie, panie ministrze, błagam pana. Ale... Czy mogli już... No nie, z tego prostego powodu, że punkt pierwszy... Jeszcze raz, pani redaktor, musi pani słuchać. Punkt pierwszy, no bo w punkcie pierwszym to wyjaśniłem. Mamy limit stawek obniżonych już dzisiaj przekroczony w Polsce, ponieważ jesteśmy państwem, które w największym stopniu wśród 5 państw europejskich korzysta ze stawek obniżonych w Unii Europejskiej. Panie pośle, jaka jest pana wiedza, bo pan minister twierdzi, że nie moglibyśmy być niższe niż 23%. Takich podstawowych rzeczy, bo... A dla najsłabiej sytuowanych mamy. Mówimy... 100-1500, mamy zerowy VAT na gaz. Mówiliśmy o budżecie. Pan minister pracuje w Ministerstwie Finansów. Po pierwsze, w przyszłorocznym budżecie, w tegorocznym budżecie jest zapisane 64 miliardy na obsługę zadłużenia. To jest więcej niż wydajemy na edukację. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Poza budżetem, co jest w ogóle łamaniem konstytucji, łamaniem ustawy o finansach publicznych i w ogóle wytycznych Komisji Europejskiej, poza budżetem zadłużenie to jest 235 miliardów. No to jest jakby... trudno sobie wyobrazić, jak bardzo rząd Prawa i Sprawiedliwości obciążył nasze dzieci i nasze wnuki, bo to nie są już długi takie, jak były za czasów Gierka, które nam ktoś, klub paryski, będzie chciał umorzyć, czy klub londyński. Nie ma takiej potrzeby, panie pośle. To jest olbrzymie zadłużenie. Jeśli chodzi o gaz, no to faktem jest, że Polska będzie miała najwyższe stawki VAT-u na gaz i to jest fakt po prostu w całej Unii Europejskiej. Ale pan minister mówi, że nie mogli byśmy mieć minister... niższej, bo wykorzystaliśmy teraz Polacy będą musieli zapłacić. Zresztą, szczerze mówiąc, ja zapraszam pana ministra niż zerowej stawce serdecznie, żeby odwiedził kilka przedsiębiorstw. Bardziej korzystne rozwiązanie wprowadziliśmy dla gospodarstw domowych. Żeby odwiedził kilka przedsiębiorstw i porozmawiał z restauratorami, z klubami fitness, którzy mają ogrzewania za gaz i wysłuchał ich chwilę i nie opowiadał, jak to jest cudownie teraz, no bo oni naprawdę zamykają bardzo często biznes. I jakby ostatnią rzecz, która w tej wypowiedzi, którą chcę powiedzieć, bo pan mówi, że jesteście tak genialnym rządem, który to załatwił. Nie, jesteście rządem, który od kilkunastu miesięcy nie jest w stanie sam wewnętrznie się porozumieć, jeśli chodzi o KPO. Nie wiem, kilkanaście wypowiedzi pana ministra słyszałem, pan minister mówił, tak, w październiku już na pewno podpiszemy, będzie KPO, wpłyną pieniądze. Później, do końca października mieliśmy wysłać wniosek o płatność. No ale jakby był jeden z terminów. Tych terminów było kilkanaście w ogóle, czy więcej. Pana ministra słyszałem ministra Szynkowskiego w Lesenka, ale na koniec dnia przychodzi Ziobro i mówi, koniec, nie ma żadnego KPO. Dobrze, i ile to jest miliardów, które Polacy tracą, które wy swoją nieudolnością Polakom okradacie Polaków? Bo mamy, tak naprawdę mam wrażenie, kolejny warunek ze strony Solidarnej Polski, bo oto po kolejnych rozmowach tych dzisiejszych pana premiera Solidarną Polską, pan minister Kaleta de facto mówi, posłuchajcie państwo, co takiego, bo to jest bardzo ciekawe.
środki z Krajowego Planu Odbudowy są niezwykle istotne w kontekście wszelkich ryzyk geopolitycznych, ryzyk związanych z sytuacją na rynkach finansowych. Dlatego zależy nam, aby ta ustawa i prace nad tą ustawą były kontynuowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Konsultacje z panem prezydentem, ze współpracownikami pana prezydenta będą kontynuowane. Pytania podstawowe, czy jest zgodny z konstytucją i czy jest dla niego większość sejmowa. Jeśli nie, sprawa jest bezprzedmiotowa. Jeśli większość jest, niech najpierw zostanie uchwalony. Dopiero potem jest decyzja prezydenta RP. Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem jest, żeby w pierwszej kolejności pan premier przekonał do tej ustawy pana prezydenta i od właśnie ewentualnie porozumienia między panem prezydentem, premierem, czy będzie uzgodnienie, że pan prezydent na taką ustawę by się zgodził, uzależnia swoje stanowisko w pracy nad tym projektem Solidarna Polska. Ja przepraszam bardzo, co to w ogóle jest? Koalicjant, który ma 0,7% poparcia, mówi premierowi tak: dogadajcie się z panem prezydentem, jak się dogadacie, panie ministrze, no to wtedy my ewentualnie się zastanowimy, czy poprzeć KPO dla Polski. Jak pan tego słucha, to przepraszam, no mam wrażenie, że pan sam ma taką minę. Uśmiecha się pan, no panie ministrze, no niech pan się uśmiecha. Uśmiecham tylko z jednego powodu. No. To jest tak. Zwracam się uwagę do wiceministra sprawiedliwości, jak wygląda konstrukcja prawna. To jest kanał komunikacyjny wewnątrz rządu. Pan minister Soboń do kamery. No, jest zacietrzewienie pana posła Szczawskiego, to już wysłuchaliśmy. No, teraz rozumiem, ja mówię z sympatią do pana ministra Kalety. Jak to wygląda? Drogi rządowy przyjacielu. Że na końcu tej drogi jest pan prezydent, nie na jej początku. I na tym polega pan Kaleta tego nie wie? Rola głowy państwa w naszej konstytucji. Nie mam wątpliwości, że dla przyjęcia tych zmian znajdzie się większość parlamentarna, ponieważ Krajowy Plan Odbudowy to jest 160 miliardów złotych na inwestycje. To jest wzrost poziomu inwestycji do ponad 17%. To jest 1/3 nawet więcej naszego PKB przy spowolnieniu do 1,7 w roku 2023, 1/4 w kolejnych latach. To jest mniejszy deficyt do sfinansowania, o który troszczył się pan poseł Szłapka przed chwilą. To są efekty mnożnikowe tych inwestycji w zakresie zielonej transformacji, w zakresie cyfrowej. Wszyscy tego chcą. Transformacji. Czemu to oznacza, robicie? Jeszcze skończę mówić, silniejszy złoty, paliwo, na koniec dnia oznacza tańsze paliwo. No właśnie, i naprawdę nie wyobrażam sobie, że Solidarna Polska tak, była przeciwko no dobrze, temu, i na aby to wszystko Polacy wychodzi pan minister Kaleta i mówi, dogadajcie się najpierw z prezydentem. No. To co, on tego nie wie, tego wszystkiego, co pan minister pani, co to jest? Opisał, czy ja powiem, no, co to jest? To jest cyrk. Tylko bilety, chcemy czy nie chcemy, musimy ten cyrk oglądać. I bilety są obowiązkowe, bo każdy z nas za to płaci, każdy obywatel. I są horrendalnie drogie. Tak to niestety wygląda, bo jeżeli ja widzę, tweetuję sobie, bo to jest też w ogóle jakby, to jest ekipa, która... Nie, pan poseł nigdy nie tweetował. Sekundę. Która straciła jakąkolwiek sterowność. Nie ma kanału komunikacji między rządem a prezydentem. Nie ma kanału komunikacji między rządem a rządem. To znaczy premier nie jest w stanie się porozumieć, nie jest w stanie się komunikować normalnie z ministrem Ziobrą. Tutaj pan minister, wiceminister finansów komunikuje się właśnie z wiceministrem sprawiedliwości. No powiem szczerze, to jest cyrk. To jest ekipa, która straciła jakąkolwiek sterowność. To znaczy, jeżeli minister Buda pisze publicznie na Twitterze, że no, wszystko jest w porządku, konsultacje trwają i głowa państwa mu odpisuje, nie, panie Buda, pan kłamiesz, pan jesteś oszustem. No innymi słowy, pan minister Buda chwilę później przeprasza, mityguje się i mówi, poniosło mnie, przepraszam. Różnica między pan minister Buda mija się z prawdą, a pan minister Buda kłamie bądź oszukuje w tej sprawie jest tylko w wrażliwości. Dobrze, a niech pan wiemy, że pan premier Morawiecki był już skazany za kłamstwo. Jaka większość, o której tak? pan wiceminister Soboń mówi, znajdzie się w Sejmie, żeby przegłosować te ustawy? Moim zdaniem na najbliższym posiedzeniu to ta ustawa w ogóle zostanie dokładnie tak jak na poprzednim, zostanie zdjęta. Uważam, że nie będzie większości między PiS-em a Solidarną Polską. A między PiS-em a opozycją. Nie zaryzykuje tego. Znaczy, jeżeli będzie ta ustawa, wejdzie pod obrady, moim zdaniem to się nie zdarzy, ale jeżeli wejdzie pod obrady... A dlaczego się to nie zdarzy? Dlatego, że nie będzie większości PiS-Solidarna Polska i nie będzie pewności, czy prezydent tą ustawę podpisze. Uważam, że Jarosław Kaczyński nie zaryzykuje tego, żeby ta ustawa się kolejny raz przewróciła. Dobrze, ale to znaczy, ona wejdzie
jedzie pod ubranie. Że to się oddala, przepraszam, wspomnę moją babcię, na święty nigdy się po prostu oddala. Ad kalendas grecas, tak. Ta historia z KPO. I to jest jakby, to jest hipoteka, którą my wszyscy Polacy będziemy musieli zapłacić. Panie ministrze, pan przed chwilą opisał malowniczo i przyznam bardzo, bardzo przekonująco, także pana ministra Sobonia, że nie stać nas na to, żeby nie dostać tych pieniędzy w najbliższym czasie. Zgadzam się, absolutnie. W styczniu będziemy procedować ten projekt. No ale pan, jak pan chce to pan zrobić? Pan poseł Szłapka tego nie przewiduje, ja to przewiduję. Ale jak mamy to przewidywać, widząc, że jest drugie z rzędu, długie spotkanie pana premiera z jego ministrem, i wychodzą mówią okrągłymi zdaniami, że się nie porozumieli. Możemy oczywiście rozmawiać w taki sposób, że będziemy puszczać do siebie oko. Natomiast mówimy o koalicjancie również, no, który ma swoją agendę może polityczną. Może powinien przestać być koalicjantem, jak ma inną agendę niż w kilku kwestiach no, ma inną wrażliwość czy inne spojrzenie na sprawy, można powiedzieć, na przykład wymiaru sprawiedliwości niż Prawo i Sprawiedliwość, czy też niż inni posłowie. No, w niektórych kwestiach też, co myśli na ten temat. Z szeroko rozumianego naszego obozu politycznego, tacy jak na przykład pan Paweł Kukiz. Więc mamy tutaj różne spojrzenia, jeśli chodzi o na przykład kwestię wymiaru sprawiedliwości w ramach obozu, naszego obozu, szeroko rozumianego naszego obozu politycznego. No ale to nie jest przecież kwestia dogmatyczna. Mówimy o technicznych rozwiązaniach, które zapewnią Polsce tańsze paliwo, większe bogactwo, na przykład. Większą suwerenność i większą siłę na arenie międzynarodowej. No dobrze, i o to nam chodzi. Przepraszam, to znaczy mamy sytuację taką, że w najważniejszej sprawie, bo dzisiaj kwestia naszego bezpieczeństwa finansowego, także energetycznego, no, nie ma ważniejszej sprawy niż KPO. Rząd nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji od roku. To znaczy rząd nie jest w stanie rządzić po prostu. Co się w takich sytuacjach dzieje? No, można skrócić kadencję Sejmu, jeżeli po prostu nie macie większości do załatwiania najważniejszych spraw. Budżet jest przegłosowany, co się wydarzyło na ostatnim posiedzeniu. Tak, ten zły budżet jest przegłosowany. Ale jest przegłosowany, tak. Co daje podstawę prawną do tego, żeby rząd trwał. No i tak sobie będzie trwał. A my stracimy 165 miliardów najprawdopodobniej, bo mamy człowieka. Projekcje marzeń pana posła Szwedzki. Znaczy, ja marzę mi się to, żeby Polska miała te 165 miliardów. Panie pośle, ale realność proszę mi dać skończyć, ja ale realność jest taka, że dzisiaj rządzi Zbigniew Ziobro, bo całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości realizuje jego agendę polityczną obrzydzania Polakom Unii Europejskiej. Panie ministrze, ta Solidarna Polska to jest jakieś ukryte marzenie nowoczesne w relacjach z większym koalicjantem, natomiast jedno jest pewne, panie redaktor. Ile pieniędzy jest wart Zbigniew Ziobro, panie ministrze? Jedno jest pewne, panie redaktor. Jego szafa dla Kaczyńskiego, każde pieniądze. Może dajcie mi powiedzieć jednak jedno zdanie, bo warto tam jednak spojrzeć o chwilę tam, powiedzmy tak za siebie, nie tak bardzo daleko, ale te ostatnie 7 lat, życzyłbym każdemu, i teraz mówię zupełnie poważnie, przy różnych kwestiach, które są sporne, jednak tak zgodnej współpracy koalicyjnej od roku 2015, jak nasza, z panem ministrem Zbigniewem Ziobrą. Ale od roku państwo się nie zgadzają w sprawach kluczowych, absolutnie. Nie w sprawach kluczowych, tylko w tej konkretnej kwestii dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy. Relacje między Warszawą a Brukselą, kompletnie się tu rozjeżdżacie. Premier jest oskarżany notorycznie o to, że sprzedał suwerenność, o to, że się pozbył w Brukseli. Pani Beata Kempa pisze o małych banksterkach. Bywają nieodpowiedzialne wypowiedzi, ale to jest nie moja tutaj rola, aby je oceniać, tylko rola wyborców. Oni będą oceniać, kto jest odpowiedzialny w czasach kryzysu i w czasach zagrożenia, pani redaktor, ze strony Rosji, które jest, jak się okazało, całkowicie realne, także militarnie, i musimy wydawać na zbrojenia, przynajmniej może to nas z panem posłem Szłapką połączy, 4,2% PKB razem z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli blisko 140 miliardów każdego roku. Więc nie tylko potrzebujemy pieniędzy, ale potrzebujemy czasu, do Komisji Europejskiej w sprawie KPO. Siły. Kto to podpisuje? Mamy, rząd, tak? Mamy, panie pośle,
coś, co się nazywa protokołem ustaleń operacyjnych, co oznacza, że zakończyliśmy etap negocjacji z komisją co do weryfikacji mierników i tych wszystkich technicznych kwestii. Kiedy będą to pieniądze? Dzisiaj zostaje rozstrzygnięcie kilku kwestii legislacyjnych i pierwszej kwestii. Nie, problem polega na tym, że to nie zostaje kilka kwestii legislacyjnych, kilka, bo widać kilka, wyraźnie, naprawdę kilka, że to jest gra partyjna kilka wewnątrz obozu, podniesione niepotrzebnie obozu przez Zjednoczonej Prawicy. Część naszego środowiska i pana posła Szłapkę do zbyt wysokiej rangi. Pan poseł Szłapka nie jest w rządzie, nie jest ministrem. Nie ma co podbijać piłeczki. Jarosław Kaczyński żadne kluczowe wzięli finanse Polaków jako zakładników. Kwestia, ale przecież pan przed chwilą sam opisał, że to są kluczowe. Nie, pan opisał w tym programie, kwestia testu bezstronności sędziego, czy to będzie NSA, czy inna. To nie są kluczowe sprawy z punktu widzenia interesu Polski. Interesem Polski jest silna, suwerenna, bezpieczna Polska. Nie zdążę niestety zapytać na przykład o podwyżki w PKP Intercity, prawie 20-procentowe. Ostatni raz, 13-14 rok za czasów Platformy. A wie pan, ile będzie kosztował teraz bilet Warszawa-Kraków? I najdroższe, rzeczywiście, z tego co widziałem, są te cenniki na pociągi Pendolino, które i tak były najdroższe. W swojej światłości rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do sytuacji, w której przejazd samochodem przy takich cenach benzyny z Warszawy do Krakowa jest tańszy niż pociągiem. Usług i przy rosnącej inflacji. Bardzo serdecznie pogratulować. Adam Szłapka, szef Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej i wiceminister finansów Artur Soboń. Dziękuję panom debatę i za chwilę ekonomistów zapytam także o inflację, o niezmienione stopy procentowe, bo pozostały na poziomie. To bez niespodzianki było. No ale oto KPO, którego też nie ma i dalej go nie ma. I jak to będzie, jak go dalej też nie będzie. Dobra, za kilka chwil wracamy do państwa. Dziękuję. Będzie. Czy elektryfikacja może być początkiem nowej przygody? Czy może się w niej znaleźć miejsce dla 7 osób? Czy brak ładowarki musi być ograniczeniem? Nowy Nissan X-Trail z napędem e-Power. Elektryzująca moc bez ładowania. Titanic. Statek legenda. Zbuduj spektakularny model z metalu i drewna z realistycznymi funkcjami. Pierwszy numer tylko 4,90 już w kioskach i na titanickolekcja.pl. Mam już siwe włosy. Niedługo będę wyglądał jak tata. Zrób to co ja. Zmień szampon na DX2 przeciw siwieniu. To naprawdę takie proste? Srebrny szampon DX2 przeciwdziała siwieniu i pomaga przywrócić włosom ich naturalny ciemny kolor. O, widać, że stosujesz DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. No co? Też zmieniłem szampon na DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Żyjemy w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Przenieśliśmy spotkania do internetu, biura do domu, zakupy do telefonu. A przedsiębiorcy przenoszą się do chmury Comarch, gdzie korzystają z gotowych aplikacji dla produkcji, handlu, obsługi zamówień i księgowości. Dołącz do tysięcy firm w chmurze Comarch i wybierz aplikacje dostosowane do potrzeb Twojej firmy i zmieniających się przepisów. Polska chmura aplikacji dla firm. Comarch.pl. Dla każdego, kto żyje treningiem, Fruvita Quark. Lub, gdy od tak zwyczajnie będzie to Twój smak. Fruvita Quark. Serek typu skandynawskiego. Gęsty, kremowy, z pysznego polskiego mleka. Bez grama tłuszczu, z wysoką zawartością białka. Sięgnij po Fruvita Quark. Serek nie tylko dla aktywnych. Fruvita. Każdy ma swój smak. Podróżuj z Ryanair i pokochaj nasze niskie ceny, punktualność i wakacyjne trasy. Zarezerwuj letni wypad już dziś. Ryanair. Niskie ceny, świetna obsługa. Tak naprawdę mam się... Skoda to nowoczesne technologie. Kamery. Sensory. Radary. Inteligentne oprogramowanie, które powstało, by towarzyszyć Ci w Twojej najważniejszej drodze. Bezpiecznej drodze do domu. Skoda. Technologie dla Ciebie. Bezpieczeństwo dla wszystkich. Skoda. Wszystko, co ważne. Jak wygląda codzienność osób cierpiących na reumatyzm i artretyzm? Słyszałaś?
Pogoda ma się zmienić. Wiem, bo zaczęły mnie boleć stawy, więc posmarowałam się rano Dolgitem. Wiesz, to ten żółty krem z apteki. Teraz już żadna zmiana pogody nie jest mi straszna. Dolgit. Żółty krem z apteki przy bólach mięśni i stawów. W takim razie ja się posmaruję, bo coś zaczyna łamać mnie w kościach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Muszę kupić coś na mocne kości. Podobno siedzący tryb życia je osłabia. O, ty jesteś specjalistką od suplementów. Co sądzisz o molekinie? Witamina D, super, bo to podstawa dla zdrowych kości i wspiera wchłanianie wapnia. A witamina K kieruje go do kości. To duet idealny. Do tego ciemna kapsułka, która zabezpiecza przed negatywnym działaniem światła. Molekiny D3 plus K2 w oleju lnianym ma bardzo dobry skład i przyswajalność. Wiesz co? Też go wezmę. Molekin D3 plus K2. Zadbaj o zdrowe kości. Klucz do jego pierwszej romantycznej kolacji? Twoje talerze. Daj drugie życie swoim akcesoriom do domu. Sprzedaj je przez apkę Vinted. Już niepotrzebne? Więc sprzedaj. Na biegunkę wirusową, bakteryjną, co wybrać? Weź Smektę. Z biegunką nie ma żartów. Nie wystarczy jej zatrzymać. Smekta hamuje i leczy biegunkę niezależnie od jej przyczyny. Wiąże wirusy, bakterie i toksyny i naturalnie usuwa je z organizmu. Wzmacnia barierę jelitową. Smekta hamuje i leczy biegunkę niezależnie od jej przyczyny. Dla dorosłych i dzieci powyżej 2 lat. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wypróbuj też Smekta Go. Do wypicia prosto z saszetki. Nie chcemy izolować go od świata. Dlatego tak ważne jest dla nas codzienne budowanie jego odporności od wewnątrz. Dążąc do ideału, jakim jest mleko matki, stworzyliśmy kompletną kompozycję Babylon 2, zawierającą składniki naturalnie występujące w mleku matki oraz GOSFOS. Babylon 2 wspiera rozwój i odporność twojego dziecka. Numer 1 w Polsce, rekomendowany przez pediatrów. Lubię widzieć możliwości jak na dłoni. Mam swoje sposoby na mądre zakupy. A ja lubię czuć, że świat stoi przede mną otworem. Otwórz się na nowe możliwości z Bankiem Millennium i poznaj jego innowacyjną aplikację. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Jedwabiście gładka skóra nawet do 6 miesięcy? Impulsy światła na długo zapobiegają odrastaniu włosków. 4 nasadki do różnych obszarów ciała. Bezpieczna i najbardziej skuteczna. Philips Lumea. Innovation and you. Philips. Are you ready? Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, doskonała jakość obrazu i dźwięku z Dolby Vision i Dolby Atmos. Teraz za 2799 zł. Laptop gamingowy Dell G15, grafika Nvidia GeForce RTX, pamięć 16 giga, odświeżanie 120 Hz. Teraz w super cenie. Wbijajcie do Media Expert. Wiele miesięcy, jak się okazało, PiS zawyżał ceny benzyny i okradał nas w ten sposób, wyjątkowo bezczelnie. Myśmy mogli w grudniu minimalnie ceny obniżyć, ale potem musielibyśmy je podnieść, przekładając VAT. Niedługo będę musiał przepraszać Polaków, że nie podniosłem im cen do 8 czy do 10 zł. Ja jestem wdzięczna za to, że nie muszę płacić więcej za paliwo. Pani jest wdzięczna. Państwowy koncern łupił Polaków. Podejrzewamy, że to jest blisko złotówkę na litrze. Chcemy zaapelować, aby Platforma Obywatelska kibicowała Polakom, a nie drożyźnie. To, co się dzieje w ostatnim czasie, to rzecz po prostu niesłychana. No to jak to jest? Teraz eksperci. Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. I Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wzajemne oskarżenia o łupienie Polaków. Daniel Obajtek przed chwilą tutaj, panie dyrektorze, tłumaczył się. No nie mógłbym tak zrobić, bo teraz nie mógłbym komunikować, że utrzymuję stabilne ceny. Ale wie pan, jak patrzę, co Polacy piszą, to oni nie czują się jakoś specjalnie szczęśliwi, że ktoś zadbał o to, żeby oni się nie ustawiali w kolejki. Ludzie teraz są szczególnie wrażliwi na ceny, bo po prostu inflacja jest wysoka, więc każdy komponent tej inflacji, który jest wysoki, który mógłby być niższy, ludzi drażni. Natomiast bardzo dużo na ten temat zostało powiedziane przede wszystkim przez polityków i komentatorów, więc to, co może warto od innej strony zauważyć, to w jakich okolicznościach
znajdował się polski rynek paliwowy w drugiej połowie. To zanim, ja zaraz o to dopytam. Czy pan potrafiłby na przykład wyliczyć, o ile byłaby niższa inflacja, z jaką niższą inflacją byśmy kończyli 22 rok, gdyby pan prezes Obajtek obniżył ceny na stacjach, nie wiem, w październiku, w listopadzie? Inaczej, gdybyśmy teraz musieli podnieść ceny paliwa o te 15%, ile VAT wzrósł, wskaźnik inflacji wzrósłby około 0,8%. Czyli około procenta można powiedzieć, tak, że to... Tak, i pewnie z grubsza można by takie przyjąć założenie w tych miesiącach jesiennych, chociaż no niekoniecznie, bo wtedy nie wiemy dokładnie, jakie były warunki, w jakich działał Orlen. Teraz łatwo stosunkowo to powiedzieć, co by było, gdyby podnieść. Czy my stoimy przed takim dylematem, czy lepiej było obniżyć wtedy, czy lepiej, że teraz nie wzrasta, tak? O mniej więcej punkt procentowy inflacja. Czy to mniej więcej jest taki dylemat, czy ja źle rozumiem? Nie no, z punktu widzenia konsumenta to oczywiście zawsze mieć najlepiej najniższą cenę, jaka jest możliwa, więc z punktu widzenia konsumenta wybór jest oczywisty. Lepiej było mieć niższą cenę wcześniej, no i teraz ewentualnie wyższą, no i tak konsument by wyszedł na plus. No, polityka koncernu była inna, była taka, że skorzystał z tych bardzo korzystnych warunków, w których cały przemysł rafineryjny działał w drugiej połowie 2022 roku. No i z kolei nie podniósł teraz cen na początku roku. Nawiasem mówiąc, ciekawy będzie moment za miesiąc, dlatego że za miesiąc wchodzi embargo na paliwa płynne z Rosji. Tutaj przede wszystkim import diesla jest znaczący i zobaczymy, jak Orlen, jak inne rafinerie w Europie zachowają się w obliczu zmniejszonej podaży tego produktu. Już się mówi o cenie 9, a nawet ponad 9 za litr. Obiecuję, że wrócimy jeszcze do tych warunków, o których chciał pan powiedzieć, ale chcę pana Macieja Sęcika w takim razie dopytać. O tę logikę, jaką się pokierował prezes koncernu, który dzisiaj mówi, no po prostu zrobiłem najlepiej, jak mogłem w interesie Polaków. Tylko oni tego nie doceniają jakoś. Pan prezes ma rację do połowy. Zrobiłem najlepiej, jak mogłem. Ale nie w interesie Polaków, tylko w interesie koncernu, którym zarządzam. Bo ja nawet nie mam pretensji do pana prezesa Obajtka, że tak zrobił, jak zrobił. On po prostu zmaksymalizował zyski firmy, którą zarządza. Tylko że to nie było w interesie Polaków, bo Polacy przez te kilka lub kilkanaście tygodni płacili za paliwo więcej niż płacić by mogli. W większości krajów, nie we wszystkich, ale w zdecydowanej większości krajów europejskich przez te dwa ostatnie miesiące 2022 roku cena paliwa spadła o 10-15%. Tam z 1,7 euro na 1,5 w niektórych krajach, w niektórych na 1,4. My byliśmy jednym z nielicznych krajów, w którym to było płaskie. W ogóle nie spadała ta cena. No i Orlen maksymalizował swoje zyski, natomiast w interesie Polaków to moim zdaniem nie było. No właśnie, było tak, że były kraje, nie wiem, Niemcy, Czechy, że chociażby olej napędowy staniał nawet o 1/3 w którymś momencie. U nas rzeczywiście było dość płasko, tak jak No tak, tak jak pan mówi. I to nie wiemy oczywiście tak, nie wiemy po ile Orlen kupował to paliwo, które nam sprzedawał w grudniu i w listopadzie. Bo to mógł kupić znacznie wcześniej po znacznie wyższych cenach. Nie wiemy po jakim kursie dolara, nie wiemy na ile tam domieszał ropy naftowej z Rosji, która jest o 20% tańsza, bo może jej domieszał akurat więcej. Tego wszystkiego nie wiemy, natomiast zdarzyła się na pewno jedna rzecz dziwna, mianowicie z dnia na dzień cena hurtowa spadła o 1 zł na litrze. I nie było po temu żadnego powodu. No i to oznacza, że ona wcześniej była zawyżona. I szczerze mówiąc tak, nie mam do prezesa Obajtka o to pretensji. Mam pretensje do władz, że dopuściły do takiej sytuacji, w której mamy taki koncern, takiego potworoka, który sobie stworzyliśmy, który kontroluje z 80% rynku hurtowego paliwa, decyduje o cenach. I w zasadzie jest poza wszelką kontrolą. Dzisiaj właśnie przekonywał nas prezes Obajtek, że nie jest monopolistą, bo są też inne firmy. No właśnie, panie dyrektorze, jak tak rozmawiamy, to widać jednak, że trochę inaczej się koncerny też inne w Europie zachowywały niż Orlen, kształtując te ceny dla odbiorców indywidualnych. No, na różnych rynkach jest różna sytuacja, różna jest struktura tych rynków, czyli no, poziom konkurencyjności. Natomiast to, co Orlen podnosi i trzeba mu przyznać, że w znacznym stopniu mówi prawdę, że ceny końcowe na rynku w Polsce były stosunkowo
niskie w stosunku do innych krajów, czyli no powiedzmy poniżej średniej w 2020 roku. Natomiast to, co jest istotne, to, że na rynku paliw mamy generalnie niedobór marsz rafineryjnych, niedobór mocy rafineryjnych, co przekłada się na wysokie marże rafineryjne. Między innymi dlatego rafineria gdańska miała fantastyczne wyniki w 2022 roku, co było poruszane w kontekście ceny sprzedaży. No i zyski Orlenu 19 miliardów również po trzecim kwartale. Orlenu. Tak, więc... Tak, dlatego że do baków nie leje się ropy. Ropę można by, no nie wiem, co najwyżej wlać, może, nie wiem, do ruskiego czołgu może by pojechał, ale do samochodu normalnego nie. Trzeba tę ropę przerobić i tych mocy rafineryjnych jest za mało, przede wszystkim jeśli chodzi o diesla. I rafinerie w całej Europie, a można powiedzieć na całym świecie, korzystały z tego, z tej korzystnej sytuacji i dyktowały stosunkowo wysokie ceny. Orlen tutaj specjalnie się nie wyróżniał ani na plus, ani na minus. I to, co pan Maciej powiedział, że z punktu widzenia interesu firmy działał jak najbardziej prawidłowo. Myślę, że w takim miejscu warto sobie zadać pytanie, jaka jest rola i jaka jest filozofia działania strategicznych spółek w danym kraju, zwłaszcza z udziałem Skarbu Państwa. Dlatego, że normalnie te firmy są zobowiązane do działania według reguł ekonomicznych, czyli maksymalizacji zysku. Niekoniecznie w krótkim okresie, ale w długim okresie. Natomiast z kolei rolą w przypadku podmiotów dominujących, rolą urzędów antymonopolowych jest dbanie o to, żeby pozycja dominująca nie była nadużywana. No i pewnie zderzenie tych dwóch sił powinno prowadzić do odpowiedniego poziomu cen. I teraz na rynku. Tak, UOKiK to kontroluje. Jutro mam w takiej rundzie pytań Q&A. Pan prezes UOKiK-u już zapowiedział, że spotka się z dziennikarzami i pewnie już coś usłyszymy. Natomiast chce skontrolować prezes Banaś, czyli NIK chce skontrolować Orlen i słyszy, że nie ma do tego prawa. Ale to jest ciekawe, bo ja sprawdziłam, że w czasach, kiedy pan Daniel Obajtek już był prezesem, to NIK tam weszła i kontrolowała chociażby działalność sponsoringową, charytatywną oraz usługi doradcze. No, w zakresie mam przed sobą taki fragment właśnie tej kontroli. Zresztą sprawdziła, że jest wszystko ok, tak jak trzeba, no więc jednak może wejść NIK do Orlenu i badać tak, papiery. Tak, znaczy, o ile się orientuję, linia obrony czy też ataku prezesa Orlenu jest taka, że to ponieważ państwo ma mniej niż 50% udziału w Orlenie, to nie jest pieniądz publiczny, w związku z tym nikt nie powinien tego kontrolować, Najwyższa Izba Kontroli, natomiast do mnie kompletnie nie przemawia. Nie jestem prawnikiem, nie chcę się w prawnicze dyskusje wdawać, ale jeśli prawie połowa majątku największej polskiej firmy, nawet nie naftowej, w ogóle firmy w Polsce, należy do nas, do Skarbu Państwa, czyli do nas wszystkich, no to nie ma takiej możliwości, żeby Najwyższa Izba Kontroli nie mogła tam skontrolować najbardziej błahego papierka i dokumentu. Tym bardziej, tak jak mówię, no, była już kontrola, co najmniej jedna, którą przed chwilą przytoczyłam, że była, i to było pozwolenie z 18 roku, kiedy pan Obajtek był już prezesem. Sam wpuszczał kontrolerów NIK-u. Znaczy, to, co się teraz wydarzyło w ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy, to jest ostatni dzwonek, żeby spróbować zrobić jakieś procedury, które będą kontrolowały Orlen w sposób szczególny. Bo jeśli mamy, nie wiem, rynek energetyczny, są cztery wielkie państwowe firmy energetyczne i też trochę poszalały, jeśli chodzi o marże. Natomiast przyszedł rząd, powiedział, zamrażamy cenę. Jest Urząd Regulacji Energetyki, który mówi, ceny mogą być takie, a nie wyższe. Rynek bankowy, gdzie mamy 4-5 wielkich banków, które też właściwie można powiedzieć kontrolują rynek, tam jest Komisja Nadzoru Finansowego, jest Rzecznik Finansowy, jest też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast Orlen jest de facto monopolistą. Będę się upierał, że jednak jeśli ma się te 80% rynku, no to się tym rynkiem kieruje. To się tak? ma kawał rynku. To się rządzi cenami. I właściwie się przekonaliśmy, że... No, jak prezes Obajtek uzna, że chce mieć marżę, nie wiem, złoty albo 2 złote, albo 3 złote na litrze paliwa, to może.
No bo kontroli. Gdybyśmy mieli taką sytuację jak przed fuzją z Orlenem, z Lotosem, że mamy Orlen i mamy Lotos, to ta sytuacja moim zdaniem by się nie mogła wydarzyć. Bo oni, prezesi tych dwóch firm musieliby się zmówić, co jest nielegalne i powiedzieć, słuchaj, ja trzymam wysoką marżę, no to ja też trzymam wysoką marżę, to trzymamy razem wysoką marżę. A oni prawdopodobnie by się nie dogadali, bo ze sobą rywalizują. Jak jeden by obniżył, to drugi by obniżył. No i nie mielibyśmy tej sytuacji. Ja jestem bardzo ciekawa, co prezes Chrust na jutro powie dziennikarzom. To jest dość wcześnie, szczerze mówiąc, ale też na 10 stycznia prezes Banaś już zapowiada swoją konferencję prasową, więc też rozumiem, że jakieś działa tam szykuje. Ale to poczekajmy, panowie. Powiedzmy jeszcze chwilę przez tę, która nam została, o tym, że stopy procentowe zostają, tak jak się spodziewaliśmy, pewnie wszyscy na niezmienionym poziomie, ale że to nie jest wcale szczyt inflacji, to co w tej chwili się dzieje. Natomiast nie mamy cały czas, panie dyrektorze, KPO. I mamy kolejne historie tutaj polityczne, tańce wokół tego KPO i nic na horyzoncie nie wskazuje, żebyśmy mieli dostać. Jeśli nie dostaniemy przez kolejne miesiące pieniędzy, to... No to ich nie będziemy mieli, a to są pokaźne kwoty. To jest ponad 150 miliardów złotych na inwestycje, które tak czy inaczej musimy wykonać, albo przynajmniej, jeśli nie musimy, to powinniśmy. Czy to wpłynie na inflację, czy nie? Jeżeli nie będziemy tych pieniędzy mieli na przykład Ja bym nie rozpatrywał pieniędzy z KPO w krótkim terminie z punktu widzenia inflacji. W długim terminie tak, ponieważ bardziej efektywna gospodarka może rosnąć bezinflacyjnie albo z małą inflacją, z niską inflacją. W krótkim terminie to akurat pieniądze z KPO raczej są proinflacyjne, dlatego że część tych pieniędzy wpłynęłoby po prostu na jakieś projekty, do których trzeba zatrudnić ludzi, kupić różne rzeczy, ale to jest mimo wszystko warto, dlatego że to są projekty, które absolutnie są polskiej gospodarce potrzebne. I to jest cel tego programu i dlatego warto go realizować. W dłuższym terminie, powtórzę, też element, taki aspekt inflacyjny. A ten dłuższy termin to jest jaki? Lata. To jest kilkanaście nie lat. Nie rok, tylko to... Nie, absolutnie. To chodzi o to po prostu, że czym jest efektywniejsza gospodarka, tym ona, mając większy potencjał, jest w stanie rosnąć bez presji inflacyjnej. Ale to, że my już płacimy ewentualnie za przez to. Kurs walutowy. Może troszkę mocniejszy kurs walutowy by lekko zbił inflację. Czyli umocnienie złotego na przykład. Tak? Ale tutaj akurat te pieniądze są naprawdę potrzebne i warte wzięcia, natomiast nie akurat tutaj nie stawiałbym na pierwszym planie aspektu inflacyjnego. A dzisiaj usłyszeliśmy o Solidarnej Polsce, ale to niech najpierw prezydenta przekonają do tego i to wtedy my pomyślimy, więc... No, ja nie jestem dobry w interpretowaniu polityki. Nie, to zostawmy, tylko wiemy tyle, nie ma na razie. Natomiast to jest ostatni moment, żeby powalczyć o te pieniądze na przyszły rok. Jeśli w przyszłym roku nie dostaniemy, to moim zdaniem ta koalicja polityczna, która dzisiaj rządzi, zapłaci za to przy urnach wyborczych. Bo to my wydajemy 70 miliardów złotych na... Na przyszły, w sensie na ten jeszcze, tak naprawdę, znaczy, bo to jest początek, tak, więc... Na ten. 70 miliardów złotych na różne programy socjalne. Drugie 70 miliardów złotych idzie na różne osłony takie energetyczne. Za chwilę będziemy wydawać po 100 miliardów złotych rocznie na armię. Ponad 200 miliardów rocznie wydajemy na emerytury. Mamy gigantyczny deficyt budżetowy, tak? I bez tych pieniędzy po prostu... No, finansować inwestycje czymś musimy, więc będziemy musieli zacząć ciąć te wydatki socjalne. Jeśli nie dostaniemy pieniędzy na inne cele, które mamy założone. A chociażby właśnie, tak jak państwo słyszą codziennie u nas na antenie, te zbrojenia są rozpędzone i są akurat uzasadnione, bo doskonale widzimy, co się dzieje na świecie. Panowie, bardzo dziękuję. Maciej Samcik, Subiektywnie o finansach, i Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dziękuję.